Mandat w wysokości 2000 zł dostał 21-latek, który jechał z prędkością 159 km na godzinę przy dopuszczalnej prędkości 90 km na godzinę. Dodatkowo mężczyzna otrzymał 10 punktów karnych. 26 innych kierowców również dostało mandaty za jazdę z nadmierną prędkością. Z kolei 1500 zł zapłacił 55-letni kierowca, który wyprzedzał inny pojazd na przejściu dla pieszych. Ten kierujący oprócz kary finansowej dostał też 10 punktów karnych. Przypomnijmy, że od początku roku obowiązuje nowy taryfikator mandatów, który zakłada znacząco wyższe kary dla kierowców przekraczających prędkość i popełniających inne wykroczenia w ruchu drogowym. Za przekroczenie prędkości o ponad 30 km na godzinę kara wynosi teraz co najmniej 800 zł, a jazda może skończyć się mandatem w wysokości nawet 5000 zł, jeśli kierowca przekroczy dozwoloną prędkość o ponad 70 km na godzinę. Policja zapowiada, że kolejnych kontroli drogowych kierowcy mogą się spodziewać zarówno w mieście, jak i na drogach powiatu.